Witajcie na kanale 5 sposobów na, gdzie każdy tydzień to nowa dawka niesamowitych trików, przepisów, ale przede wszystkim dobrej zabawy. U nas nie ma miejsca na nudę, no odkrywamy przed Wami najbardziej szalone i praktyczne lifehacki od kuchni po gadżety. Jeśli zatem szukacie pomysłu na to, jak zwykłe rzeczy mogą stać się niezwykłe, to dobrze trafiliście. Dzisiaj zabieramy Was w niesamowitą podróż po świecie kulinarnych eksperymentów z wykorzystaniem mikrofalówki, bo jak się okazuje, to nie tylko narzędzie do odgrzewania jedzenia, ale prawdziwy multitool. Zapnijcie pasy, zaczynamy kuchenną rewolucję. Dzień dobry, cześć i czołem, albo jak powiedzą harcerze, czuj, czuwaj. Widzicie mikrofale? To jest Transformers niejednej firmowej kantyny. Dzięki niemu jecie na ciepło gotowe zupki z Biedronki i mnóstwo innych rzeczy. Niektórzy mówią, że nie można odgrzewać, bo się zmienia jakiś tam skład czegoś. Ja jestem gościem, który ma to w dupie i odgrzewa. Powiem Wam więcej. Zrobi zarąbiste brownie razem z Wami. Czekoladę studencką z bakaliami, z orzechami zostawiam na później i 100 ml śmietanki, takiej wiecie, 30. To do polewy. To na razie na bok. 100 gramów masełka na początku, w mikrofali to rozpuścimy, tam minutka, hopla, normalna mąka i uwaga, 150 gramów. Do 150 gramów mam kolejne 150 gramów, żeby łatwo zapamiętać, ale to jest 100 gramów cukru pudru i 50 gramów takiego kakao, Cacao di Coco Moreno. Proszek do pieczenia, moje myly, takie jedna, dwie płaskie łyżeczki. Dobra. Suche wymieszane, to do suchych mokre. Minutę rozpuszczaliśmy masło, prawda? Wiesz, czego zapomniałem? Ciepłej wody, nie gorącej. To jest czajnik, ale ona nie jest zagotowana, ona jest cieplutka. Do tego, uwaga, 400 ml. I teraz to wszystko ładnie nam się wymiesza. Słuchajcie, na początku to będzie wodniste. Odczekajcie chwilę, to stężeje mniej więcej na taki budyń. No, rzadszy budyń. Mamy taką miseczkę z płaskim dnem. I całość, widzisz tą strukturę? I teraz ja ogarniam średnią moc, czyli około 500 watów. Mikrofale mamy albo 800, albo 900. I to wsadzamy na jakieś 5 minut. Po tym czasie to sobie nam ostygnie i będziemy w mikrofali robić dosłownie w minutkę zarąbistą polewę. 800 jechałem na 60% mocy przez, uwaga, 11 minut. 5 minut, zobaczyłem, nie było to. 3 minuty, sprawdziłem, nie było to. I kolejne 3 minuty. I to już wygląda jak brownie. To dajemy sobie do ostygnięcia i zrobiłem jeden ogromny błąd. Warto sobie, natarłem to tłuszczem, warto to położyć na papierze do pieczenia, bo wtedy byśmy sobie chcieli ranty i by nam to pięknie wyleciało. Wiesz, o co chodzi, Romanie? Jak mi się uda to wyciągnąć, to będzie fajnie. Jak mi się nie uda wyciągnąć, to będzie do dupy. 100 gramów czekolady, to Wam mówiłem. 100 ml śmietanki. Najprostsza polewa ever. Minuta w mikrofali. Już widzę, że dodam sobie jeszcze trochę czekolady, czyli taką 50. Idę to zanieść do wystygnięcia. Dobra, piękna polewa. To też sobie trochę ostygnie, a idę po nasze ciasto. Aj! Prawie. Nie wydaje ci się, że z tej strony jest pięknie? Oprócz tej dziury. No dobra, to musi wszystko wystygnąć, ale idę po polewę. Zawołam chłopaków i zjemy. Inżynier! Próbował! Ale Paczek tutaj nam spróbował sztuczny winogron. Sprzedać po prostu to danie. Zaczęliśmy od murzynka w kubku i po 10 latach zaczynamy wyciągać tutaj prawdziwe asy z rękawów. Prawdziwe torty czekoladowe. Ale wróćmy do wspomnień. Zobaczcie pomysł na murzynka w kubku. Pierwszy. Pa! Ale patrzcie, jaki upgrade. Powiem Wam, że takie kurcze restauracyjne danie. Wyglądam jak czasy, jeszcze ciepłe. Ja pudingowato-budyniowe. Czujecie, jak weszła pomarańcza z tej czekolady? Bo nie wiedziałem, że sureczka jest tak pomarańczowa. Chyba miałem rodzynkę, bo to bakaliowa. Jeden kawałek na ciepło z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną. I to, i każda partnerka. No. Mimo 100 gramów cukru pudru, nie za słodkie. Nie jest. Dla mnie w skali czas to jest taka uczciwa 7. Co dajesz? Ja? Zdecydowana 8. Primoz? 8,5 aż? Fajnie, to dobrze. Te oceny mówią, że warto to robić i oglądajcie kolejne sposoby chłopaków, bo ta mikrofala będzie tu płonąć. W sensie takim, nie że się, a może dobra, nie będę mówił.
Moi drodzy, wybiła 9, więc pora na śniadanie. A to, że dziś jest odcinek o daniach z mikrofali, no dziwne by było, żebym zrobił je inaczej. A więc lecimy. A więc do miseczki wbijam 3 jajka. Chciałem zacwaniaczyć, a się rozwaliło akurat ostatnie. Jajka doprawiam pieprzem i solą. Dodaję też pół łyżeczki cukru. Dodaję jeszcze 50 ml wody gazowanej i całość mieszam. Wymieszane, więc bierzemy się za dodatki. Parówkę przekrajam na wzdłuż i teraz robię z takiej z niej mniejsze kawałki. No i coś, co robi w tym daniu robotę, to jest szczypior. Jeżeli nie lubicie szczypioru, no to spróbujcie chociaż dodać jakąś pietruszkę albo coś zielonego. I teraz te wszystkie pyszności wlatują do jajeczek. No i teraz tak, ostatnie mieszanko i wjeżdża do mikrofali. Na 2 minutki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, ale to jeszcze nie jest koniec. Zobaczcie, bierzemy, rozmełtamy, żeby to wszystko się jeszcze lepiej zrobiło. Przykrywam miseczkę i daję jeszcze na 2 minutki. O, pani może sobie ręce grzać. Ale gorąco! Czy ty lubisz ściętą mocno? No ja nie lubię ściętą. A właśnie. Dla ciebie będzie pierwsza wersja, czyli jeszcze lepsza tak naprawdę. Dwuminutówka. Wrzucasz za 2 minuty i już. Ale jest gotowe. Ile to trwało? Tutaj trwało 4 minuty, bo jeszcze na 2 wrzuciłem przykryte. Nie jestem w stanie rozpoznać, czy patelnia, czy co tutaj się ale dzieje. Tak naprawdę zobacz, zero roboty. No po prostu jajecznica z mikrofali. Znaczy ona nie smakuje jak z mikrofali, normalna jajecznica. Konsumpcja petitu. Cóż by to było, gdyby dwóch naukowców w latach 40. nie eksperymentowało z falami radiowymi? No, czekoladowe batoniki zaczęły im się rozpuszczać w kieszeniach. No i tak właśnie powstała rewolucja, dzięki której mamy to oto urządzenie zwane mikrofalówką. No i właśnie dzisiaj też zamierzam trochę poeksperymentować, tworząc proste prażynki. To, co potrzebuję, to ulubione przyprawy, no i papier ryżowy, który dostaniecie w niemal każdym supermarkecie. Mikrofale mają zdolność do napompowywania powietrza, co można chociażby zaobserwować przy robieniu popcornu, kiedy te kulki w środku pompują się i pękają, tworząc nam popcorn i to też właśnie zamierzam wykorzystać. Ale najpierw bardzo delikatnie zwilżam papier ryżowy wodą, no i jeszcze zanim woda wsiąknie, to posypuję całość ulubionymi przyprawami, na przykład granulowanym czosnkiem. Kochani, no i teraz albo sobie taki cały kawałek wsadzacie do mikrofali, albo sobie go dodatkowo jeszcze możecie pociąć, nie wiem, na trójkąty, paski, co tam tylko wam w głowie zaświta. Tak czy inaczej, 30 sekund do minuty ma z tego po prostu wyjść prażynka. Bez względu na to, którą opcję wybierzecie, efekt po wsadzeniu do mikrofali powinien być jeden, no papier ryżowy powinien się pompować i stawać się kruchy. I wiecie co? To tyle, bo najlepsze przepisy to takie, które nie wymagają za długiego tłumaczenia. No sami zdecydujcie, jaką przyprawą posypiecie swoje prażynki lub też z jakim sosiwem ją podacie. No testujcie na wiele sposobów, bo jak widzicie, nie trzeba dużo czasu, żeby cieszyć się chrupaniem ryżowego papieru. No ciekawe tylko, co panowie na to. Przekąska telewizyjna! Co to jest i z czego to jest? Zamaczaj sobie. Dobra. Mi Andruty przypomina. No, trochę tak właśnie. Wiedziałem, że pierwsze co to porównasz do Andrutów. Z ryżu z połączeniem z tym. Jak to do sushi coś zawija? Ciągle zapominam. Tada! Andrut? Nie, to są te... papier ryżowy wkładany na 30 sekund. Ej, do mikrofalówki? Tak. Ale bajer. 30 sekund i masz gotowe? Masz gotowe. Ale do czego to tak naprawdę służy? Bez tuszu. To do zabijania sagonek na przykład takie, wiesz, dajesz jakieś sosiwko fajne w ramach takiego dipu i zobaczcie, jakie życie może być piękne, jak się zna sposoby. Słuchajcie, na pewno jest to ciekawe i warte spróbowania, a jak sami widzieliście, 30 sekund wystarczyło, żeby tego spróbować. Kto może, na spółki marketu bierze po prostu papier ryżowy i testujecie przy najbliższej okazji. Coś prostego, pięknego i smacznego z mikrofali? A i owszem, po to mnie właśnie macie. Za chwilkę zrobimy takie amerykańskie, fajne ciasteczko z czekoladą. Jedziemy do miski. Taka większa łyżka masła. I rozpuszczamy. Masełko rozpuszczone, zatem można jechać dalej. Łyżka cukru, kopiasta i mieszamy. Niepełna łyżka mleka. No i 3 łyżki mąki. Tutaj jeszcze troszkę sody i mieszamy składniki. Jak już łyżką nie idzie, po to ma się palce. Zagniatamy ciasto, do tego jeszcze kawałki czekolady. Trzeba je tutaj właśnie tak fajnie wgnieść. Wtedy, kiedy mamy taką oto kulkę, bierzemy ją na papier. Ładnie rozgniatamy na duże, fajne ciasteczko, które później
trafi do naszego brzuszeczka. Przygotowane? Fajnie. To wszystko, co tutaj jest takie popękane, to właśnie tak ma być. I zobaczymy, co się stanie po minutce. Pół minuty jeszcze dodałem, bo to zawsze wszystko zależy od tego, jaka mikrofalówka. No ale, moi drodzy, Real American Cookie. Poczekamy chwilę, aż ostygnie i spróbujemy. Ktoś chyba zostawił ciasteczko na stole i sobie poszedł. To ciepło. Oj, ciepło. Jak z mikrofalówki, to dobre. Te ciasta z mikrofali mają to do siebie, że one są konsystencji takie lekko suchawe. Trochę też jak drożdżowe, co? No, takie coś zajeżdża, ale fajnie sobie. Ciepłe mleko jeszcze, ty. Obiecmy tutaj, żeby wyglądało, jakbyśmy nie ruszali. I że niby takie małe mu wyszło. Mikołaj już zjadł, co miał zjeść. A to dla reniferów. Po to dla... Dziś pokażę wam, jak... Co ty nadepnąłeś, że tak skrzypiało, to kabel był? No i rozproszyłeś mnie, a chciałem powiedzieć widzom, że pokażę im, jak zrobić babeczki z mikrofali. Wy wiecie, jak robić babeczki z mikrofali, wiecie, jak robić murzynka z mikrofali, ale czy widzieliście kiedyś białe babeczki? Nie ma takich rzeczy. Babeczki z mikrofali, które są zrobione za pomocą mąki ryżowej, wiórków kokosowych, mleka w proszku, cukru, proszku do pieczenia i wody? Wydaje mi się, że jednak nie widzieliście. Gramaturę masz tutaj podaną. Generalnie nie ma filozofii. Wszystkie suche składniki wbijamy do miski, tak? I teraz wszystkie suche składniki mieszamy, żeby wszystko się połączyło. I teraz woda. Z suchej masy chcemy otrzymać jednolitą, lekko mokrą papkę. Wygląda jak śniadanie w najgorszym więzieniu. A to będzie nasz deserek. Teraz pozostaje tylko przelać naszą masę, naszą papkę do, chciałem powiedzieć, kokilek. To są foremki na babeczki czy jakichś innych silikonowych foremek. Będziemy to wrzucać do mikrofalówki. I co ważne, nie nakładamy za dużo, bo wam to wszystko wypłynie. No i teraz pełna moc. No i na ile? Naprawdę to tak totalnie mocno zależy od mikrofalóweczki, tego ile nałożycie. Więc proponowałbym jak gdyby za daleko nie odchodzić od tej mikrofali. No dobra, na razie tyle. Nie! Macie jeszcze 30. Zaczęły rosnąć, ale jeszcze nie do końca. Sprawdźmy jedną. Czy to jest ta babeczka, o której ja chciałem marzyć? Tak. Można ją przeciągnąć 10-15 sekund, ale ja wolę takie bardziej miękkie. To są białe babeczki, które są dla mnie tylko bazą. Je trzeba udekorować, do nich trzeba coś dodać. One smakują takim słodkim kokosem z czymś, że tak powiem, ale brakuje kilku dodatków i teraz właśnie zadziałam. Macie specjalne nawet talerzyki. Jakie fajne! Mini japońskie talerzyki. Wszyscy wiedzą, jak się robi babeczki, że tak powiem, z mikrofali, ale białych jeszcze chyba nikt nie widział, nie? Kokosowe! Dla mnie takie princesowe. Ten biały krem z Raffaello, jakby do środka przeciąć ją i dać ten kremik. Tak, bo mafinki mają to do siebie, że są takie, no, mogą być suchawe, a tutaj są jak wiórki. Jak babka piaskowa. Jak są wiórki, to może być lekko suche i tu by się właśnie przydał jeszcze krem. To jest trochę takie, że zalepia buzię na początku, jest takie mdłe, ale później przychodzi i jest fajne, takie delikatne spływa, kokosowa. Idealnie, no. Szklanka mleka do tego by się na pewno przydała. No. Ale jak ktoś kremu nadzieje, to aha, wydaje mi się, że będzie mocne średnio.